No hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. No i zobaczcie, jakie piękne tereny, jesteśmy w wiosce, która no jakże była dokładnie eksplorowana w Breath of the Wild, no i dzisiaj też się tym zajmę, ale na starcie pójdziemy sobie do kapliczki, bowiem tutaj ją ostatnio odkryłem, ale jeszcze nie zrobiłem, no i zobaczymy, co nas tu czeka. Tak więc koniecznie strzelcie lajka, jak będzie się podobało, a my już sprawdzamy, co tutaj może być interesującego, co nie? Scoop it out. O mój Boże, to jakieś skomplikowane się wydaje. Dobra, tam mamy już koniec. Tu muszę coś dostarczyć. Zapewne jakąś kulę. Tylko skąd? A, bo to jest jakiś taki mechanizm. Tu jest coś takiego. Tu są różne kule. O mój Boże. A nie mogę tej kuli po prostu jakiejś jednej z drugą jakoś wziąć i... Nie wiem, przełożyć tam? Nie wiem... Tak szczerze, z czystej ciekawości. Nie działa to w taki prosty sposób, żeby to jakoś po prostu przyczepić i... Nie, to byłoby zbyt proste zapewne. Zapewne, tak. Zobaczcie, jakbym chciał... Ej, jakoś tak w ogóle nie mogę tego wysoko podnieść? Na to nie wejdę. No nie za bardzo. A na to? Na to pewnie też nie wejdę. Dobra, teraz... Okej, to jakby chyba nie o to tu chodzi. A mogę tym wszystkim ruszać? Nie, tym nie mogę ruszać. Po cholery mi to. Co ja mogę z tym zrobić? Genialne pytanie. A to? O? O? Czekajcie, bo tu trzeba jakoś przewodzić prąd. O Jezu, nie to chciałem zrobić, ale nie pomyślałem o tym. Że to może mi zrobić taką nieładną krzywdę. A tu? To się kręci. I teraz ta kula może na przykład dojść na samą górę. Ej, wyłączmy to na chwilę. To tak, tylko że jak... Ej, to jest genialne. Czy ja to już nie wykonałem właśnie zadania przez przypadek? Czekajcie, z czystej ciekawości muszę to sprawdzić. Przypadkowo nie wiem, czy nie wykonałem zadania. Tak? Ej, masakra, dobra, słuchajcie, to jest chyba... Nie wiem, gdzie tu może być jakaś skrzynka. Ale to jest chyba najszybciej wykonane przeze mnie zadanie ever. I to przypadkiem w sumie. Tak! Bardzo dobrze, bardzo dobrze, lubię takie zadania. Bardzo się cieszę, słuchajcie, o to chodzi, o to chodzi. Tak ma być. Dokładnie, tak ma być. Dobra. Dzięki temu przynajmniej będę mógł się od razu bardziej skupić na odkrywaniu wioski i tam powinienem mieć też, wiecie, posążek bogini i będę mógł sobie ogarnąć więcej serduszek, bez wracania do innego miasta, chociaż do tego naszego głównego miejsca warto byłoby się wrócić, bo mamy trochę koroków, więc wiecie, zawsze można by trochę to porozszerzać, liczbę tarczy chociażby, albo łuków, bo broni to i tak mam trochę, narzekać nie będę. Ojejku, jejku, jak to ładnie tutaj się wszystko prezentuje. No zaraz zobaczymy, słuchajcie. To jest tak jakby... O, no proszę, co my tu jeszcze mamy? Wiewióreczka, wiewióreczko, nie bój się. Mamy tutaj jeszcze, słuchajcie, wow. Kolejną, jakże cenną studzienkę. Bardzo dobrze. Coś tam jest więcej? Nie wydaje mi się. Mamy więcej ciekawych rzeczy do odkrycia. O, no siemano. O, gdzie ja nie mam broni żadnej? No jak to tak? Jak to tak? No, no trafiaj, trafiaj, dziękuję. Mogę użyć, czy to to... O, to też się nada, dobra, amber. Co, wszystko się przyda, wszystko się przyda. Dobra, troszkę się tu pali, ale to nieważne. Dobra, zdobywaj. Zdobywaj wszystko jak leci. Ło! No siemano. Halo? Halo, halo, halo. Halo, halo, Mietku. Halo, halo, Franku. No, no, dawaj, dawaj, dawaj. O! Nie, czemu ja to przestałem? Naprawdę? Tyle celowałem, a jak już...
mogłem to zrobić, to zepsułem to w najbardziej perfidny sposób ever. No ludzie, przestań to pożerać, przestań to pożerać, po czwaro ty jedna ty. Dobra, mogę, nie mogę się podpalić, właśnie, ja go mogę podpalić w taki sposób? Mogę? Dobra, dawaj go teraz. No. Ło, okej, okay, tak nie miało być. Tak, te moje drogocenne bronie zaraz się wszystkie zepsują. No, okej, okay, mamy wszystko jak należy. No, i skrzyneczkę jeszcze do tego. Mam nadzieję, że coś cennego w samej skrzyneczce. A trafiamy... tarcze. Tarcze. I widzę, że w sumie mam podobną, więc mało mi na tym zależy. Ale zobaczcie, ile tutaj... O nie. Dobra, mamy jeszcze to. Dziękuję. Już bałem się, że nie będę mógł tego porozwalać. Ale nie, no mogę. Jeszcze raz. Dziękuję. Jest wszystko. Dobra. I szafir do tego. Dobra, przede wszystkim szafir. On w sumie najcenniejszy w tym wszystkim. Spoko. Dobra, weźmiemy sobie... co ja tutaj chciałem sobie zabrać? Mogę to na przykład zabrać i połączyć sobie z zwykłym kamieniem. Ale to nie zmienia faktu, że takie połączenia nam się przydają. No właśnie, chociażby do tego. Dobra, idziemy dalej, bo tu widzę, że to jakieś bardziej takie, wiecie, interesujące miejsce. To takie małe połączenie z tym kamyczkiem to mało daje. Dobra, ja to chcę dowiedzieć się, co tam jest. Tylko mówię, nie tak łatwo przedostać się dalej. Dobra. Tłuczesz. Dobra, jest przejście, cudownie. Jest przejście, więcej jakichś drogocennych kamyczków. Dobra, jest amber. Dziękuję, nada się. Oho. Jeszcze jeden. No, wracaj tutaj. No ty kurcze, trafił mnie. Tak być nie powinno, tak być nie powinno. Nie mogę się tak dawać łatwo trafiać. Dobra, z łuku go. I tak też możemy, tak też można żyć. Czy tutaj będzie coś jeszcze niepokojącego? O. Nie, to jest ta, którą już miałem, Sticky Lizard. Dobra, okej, okay, ale... A, bo tutaj można wyjść jeszcze od innej strony, tak? Tak, tak jakby ogarnąłem... A nie, bo zobaczcie, bo to się jeszcze rozszerza. Tak, to jest jakby druga studzienka. Natomiast ona też dokądś prowadzi. No i ile was tu będzie? Za dużo was tu jest. Dobra, więcej kamoli. No, żabo! Aj, żaba mi uciekła, a tego nie mogę po prostu zwyczajnie przestawić. Oczywiście, że mogę i w ogóle to... A nie mogę zrobić, słuchajcie, fuzji broni z czymś takim. To byłoby bardziej skuteczne. No, może nie jakoś bardzo, ale... A starczą? O, starczą też mogę, chociaż czy to jest sens? Nie wiem, nie pytajcie się. Dobra, co my tu mamy? Glowing Cave Fish. Czy ja tu znajdę cokolwiek jeszcze ciekawego dla mnie? Dobra, chyba mogę stąd wychodzić, wiecie? Wydaje mi się, że co miałem tu znaleźć, to znalazłem. Wyjdziemy i zobaczymy, gdzie mnie to wyprowadzi. O, w to oto miejsce. Bardzo fajnie. A cóż to za owoce ładne i w ogóle? Golden Apple. Przydają się, no bo zwykłe jabłuszka to ja już bodajże mam, jeżeli się nie mylę. Jeżeli chodzi o foteczki. No ale złote to jednak złote. Moi drodzy. Cóż to za ciekawe miejsce. Help wanted. Apply to become a teacher. Simon. Dobra, może ja zostanę nauczycielem. Kto to wie. Masakra. Głupio wziąłem tą tarczę i ona teraz głupio wygląda. Weź mi załóż jakąś normalną tarczę. O, ta będzie ładnie się prezentować. O proszę, to chyba jakiś... To jest księżniczka Zelda. Absolutnie. Tutaj w sumie nie wiem co jeszcze. Wydaje mi się, że to księżniczka Zelda raczej. Dobra, weź jeszcze jakąś normalną broń, bo dziwnie wyglądam z tą bronią chodząc. Absolutnie dziwnie, to bardzo dziwnie to wygląda. Z tą już, z tą też dziwnie, ale lepiej. Zobaczymy. O, witam. Teach the Calamity. O, jest i Simon. Tak, to ja. Link, wróciłeś. O, no właśnie. Bardzo dobrze. Widzisz? No cóż, muszę wszystkim tłumaczyć, co się dzieje z księżniczką Zeldą. Masakra. Tak, wciąż jest zaginiona, niestety.
dlatego przybyłem sam. Tak, to ma więcej sensu. A, czyli księżniczka Zelda wybudowała tą szkołę, rozumiem. Bardzo troszczy się o dzieci. Jak najbardziej, zrozumiałem. No i skupiałem się właśnie tutaj na historii Hyrule. No, rozumiem. Ale jest noc, więc w sumie dzieci tutaj nie będzie, co nie? Ma to sens. Ma to sens, że o tej porze raczej nie powinienem spodziewać się spotkać tutaj kogokolwiek. Czyli tak, to jest jedno z miejsc, które tutaj mamy. Hateno School. Armor Shop, o proszę bardzo. Dobra. No, ruszymy gdzieś tam bardziej w tamtą stronę. W tamtą stronę, żeby się rozejrzeć. Czy my tu coś jeszcze mamy? Nie no, to jest to, co już widzieliśmy. Czekajcie, pójdziemy tutaj sobie. Chcę bardzo dokładnie rozejrzeć się w tym miejscu. Dawaj, żaby. Ach, te żaby. Dawaj, jeszcze jedna żaba. A ty kurde, uciekła mi. Najgorzej. Co my tu mamy w ogóle? Co to rośnie? Tak z czystej ciekawości. A, to te pomidorki. Ale wiecie, kraść lepiej nie kraść, bo się jeszcze na mnie wkurzą. Więc sobie darujmy. Szukam pomniku bogini, ale go nie widzę niestety. No siemano. Kochi Dai Shop. Tak, nowy, no dokładnie. Jestem nowy. A co tu można kupić tak właściwie? Jejku, ten tu dziwnie wygląda, co nie? Dobra. Tak, paraglider. I do czego to? Da, będę mógł zmieniać kolory. Sassy Fabric. Okej. Ciekawe. No może będę bawił się, wiecie, tutaj z jakąś zmianą kolorów. Dobra, 20 rupees. Dobra, i co my tu możemy? To jest ordinary, to jest ten zwykły, a teraz mogę... Mieć taki, no troszkę inny zawsze. Czy lepszy? Nie wiem. Ale może sobie zmienimy za 20 rupis. Niech będzie. O, a więc to tak wygląda. Masakra. I co, przychodzimy odnowieni. Dobra, tego się nie spodziewałem, że mnie wystrzelą w powietrze, tak prawdę mówiąc. Tego się kompletnie nie spodziewałem. Ale spoko. Co to za grzybkowy świat? Jakieś grzybki normalnie, tak to wygląda. Ej, co tu się dzieje? Halo. Co tu się dzieje? Tak, oni tutaj mieli problemy, żeby tutaj dotrzeć. Czy oni mają w ogóle grzybkowe stroje? Naprawdę? O co tu chodzi? Tylko jeden bilet. Tak, jedna osoba tylko może wejść. O co tu biega? Tak, może później będzie miejsce, nie wiem. Cóż tu się dzieje w ogóle? Dziwna sytuacja. Dziwni ludzie. Tak, dobrze, że sobie odpuścili. Jak widzisz. Tak, wybacz, że musiałeś poczekać. To też w sumie jest trochę dziwne, trzeba przyznać. Sophie. Okej. Jakieś nowe produkty i w ogóle będę mógł odwiedzić, bo tu rozumiem, że Ventus Clothing Boutique, chyba tak. No witam serdecznie. No widzę, że mnie tutaj nie znają. Zresztą ja ich też nie znam za bardzo, więc w sumie ma to sens jak najbardziej. Okej, ona zmieniła modę tego miasteczka. No, powiem ci, że te kapelusze to nie w moim stylu absolutnie. Ale niech ci będzie. Czy to jest perfekcja? A i nie jest na sprzedaż i dobrze. Sesji. A to kto?
To jest pewnie jakiś lokalny sprzedawca, który się wkurza. Pewnie będą mieć jakąś wojnę sklepową. Tak myślę. Okej. Aha. Dobra, no jak widać, nie podoba się, że pani nowa projektantka we wszystko macza paluchy w tym mieście, żeby zmienić. Tak, i awangarda. Tak, to mieszkańcy decydują o tym, jak będzie wyglądała w przyszłości wioska. Mayoral election. Okej, pytanie, kto wygra? No słuchajcie, widzę, że w momencie ciekawych wydarzeń w sumie tu przybyłem. Nie ma czasu do stracenia. O co chodzi? Tak, to ty znowu. Powiedz mi, jak mogę ci pomóc? Jeżeli mogę oczywiście pomóc. Essie Walter? Oczywiście. No powiedz o co chodzi. Okej. Tak, ona ma absolutnie modę grzybową. Mogę powiedzieć, że zrobię to dla niej. Niech będzie. Hylian Shroom razy 4. Okej, mam nadzieję, że ich nie zjem po drodze w trakcie jakiejś walki. Nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo tak naprawdę. 8, no tak. Okej, czyli mam na każdy z 8. Team CC or Team Redeem. O kurde, to że jakby po jej stronie się postawiłem, czy to dobrze? Dobre pytanie, nie wiem. Nie wiem. O, a ty co tu mi powiesz ciekawego? Co tam podśpiewujesz sobie? Grzybowy kucharz, bo tak wyglądasz, jakbyś był grzybowym kucharzem. No. Ivy? Dobra. Czyli mamy się udać i porozmawiać z nią. Jaki rodzaj prezentu ją uszczęśliwi? O Boże, a skąd ja mam wiedzieć? Nie wiem. Manis Beloved. Okej. A wejdźmy jeszcze sobie tutaj. Rozumiem, że mimo tego, że jest noc, to mogę. Heja. No siemano. Siemano. Dobra, zobaczymy. Fresh milk, okej. Tu widzę, że strzały i inne dobre rzeczy można pokupować. Ale no właśnie. What's the head? Tak, ten też ma grzybową modę. Widać po czyjej jest stronie. Dobra, coś mogę sprzedać. No mogę zawsze coś sprzedać. Tutaj głównie. To dobra, na razie nie będę sprzedawać niczego. Zobaczmy, co mogę kupić. Strzały. Pumpkin, shroom, goat butter. A może mogę kupić... O, właśnie to. Hylian Rice. Kupimy. Kupimy sobie, słuchajcie. Może niepotrzebnie aż tyle. Może 3 wystarczą. Może tak właściwie jedno wystarczyłoby. Ale dobra, kupimy. Może się uda tam zadanie zrobić. A niech będzie. Mógłbym to oczywiście znaleźć, ale skoro już tu jestem i mam możliwość... ogarnięcia tego w taki sposób, no to w sumie czemu by nie. Dobra, zobaczmy co dalej. A ty masz dla mnie też jakąś sprawę? No. Powiedz mi, o co biegam? Czuczu. Oczywiście, że wiem, czym są czuczu. Tak, ogniste czuczu, lodowe czuczu. Mam je zrobić im zdjęcie. Okej. Okej. No ja chyba zdjęć akurat im nie robiłem, takich typowych. Czyli trzeba będzie się na tym skupić. Dobrze, czyli tak właściwie tutaj już Armor Shop? Ej, nie byłem tutaj. Prawda? W Armor Shop, czy nie, to jest Armor Shop jako taki. Ale nie sprawdziłem w sumie, co tu jest do kupienia. Dlaczego ja tego nie sprawdziłem? A może, znaczy tu nie widzę przynajmniej niczego.
What should I do? O co chodzi? Mogę ci jakoś pomóc? Why the whispering? No właśnie, co tak szepczesz? Aha, bo to jest, a to jest jej siostra w ogóle. Okej, rozumiem. No dobra, ale rozumiem, że póki co tak. Tutaj na razie półki są puste. I nie mogę nic kupić, póki nie pomogę, co nie? Na tej zasadzie. No dobra. Zrozumiałe, proste i zrozumiałe. Dobra, bardziej bym się chciał jeszcze dostać tutaj. Tu sobie sprawdzić to miejsce. Tak, to trochę tutaj ciekawych rzeczy do znalezienia jest w tej wiosce. Ale rzeczywiście się zmieniła trochę pod naszą nieobecność. To jestem w stanie przyznać. Czy dobrze idę? No, wydaje się, że w miarę dobrze idę. Tylko jeszcze rozmawiajmy z ludźmi. Może ktoś ma dla mnie jakąś sprawę. A jak już jestem, to wiecie. To coś nowe. Nie, to nie jest nic nowego. Już robiłem temu zdjęcie. A, bo póki tego nie będę próbować wziąć, to będzie wyświetlało się, że to nie jest nic nowego. Dobra, to miejsce też kojarzymy. Pytanie. Czy coś tu jest ciekawego? Nie, nic tutaj nie ma. A, tu jesteś. Dobra, czy możesz mi pomóc jakoś? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie, bo na razie w sumie nie zamierzam, wiecie, wypoczywać nic z tych rzeczy. To jest nam niepotrzebne, przynajmniej chwilowo. Wypoczynek. A na co komu wypoczynek? Ale to miejsce jeszcze mnie interesuje. Jakoś sobie je zaznaczmy mniej więcej, żeby się tam dostać. Ej, a wy? Nie mogę się tutaj wspiąć po prostu? A po budynku? O, po budynku mogę. Jak najbardziej. Mógłbym się tam dostać w łatwiejszy sposób, ale... Ale po co sobie ułatwiać? Dobra, dawaj. Tak jest. Warten, czy ty mi coś powiesz ciekawego? Nie, tutaj całe, słuchajcie, wszystko co tu się dzieje. Ja tutaj mogę, zobaczcie. Dawać im tutaj, dobra, to ja muszę rozmawiać z wszystkimi w tej wiosce. Jeżeli chcę to ogarnąć. Dobra, znalazłem jeden. Team CC or Team Redeem. Okej, mogę sobie to zadanie w ogóle zaznaczyć, żeby mi pokazywało je. Dobra, pokazuje mi tak jakby je, więc to jest dobre. Tak, muszę dać... Czemu to ciągle mi się zmienia? Dać to różnym ludziom, żeby otworzyć ich, wiecie, umysł na tą modę. Rozumiem. Jeszcze 7 pozostało, no tak, tylko komu jeszcze to dawać? Znaczy, no ci co ma, rozumiem, że muszę rozmawiać z tymi, którzy nie mają kapeluszy grzybowych, bo to są jakby ci ludzie, którzy jeszcze nie zostali przekonani do tego. No i bądź tu mądry i szukaj takich ludzi, szczególnie w nocy, co nie jest chyba takie proste. Ale zobaczymy. Zobaczymy, też nie ma ich nie wiadomo jak dużo. A mogę tutaj wejść sobie? Tak wiecie, kto by się obraził, że wparowuje w środku nocy? Coś się dzieje. No, klawiam. No, spotkaliśmy się już tam. What's on your mind? Ready? No. Okej, okay. Ma jakiś sekret, powiadasz, twój mąż. Rozumiem. Tak, zapłaci mi. Rozumiem. No nie wiem jeszcze, zobaczymy. Ready's secret. Zobaczymy, może powinienem się w to zaangażować. Kto to wie. Jednakże, póki co, słuchajcie, póki co. Chciałbym się dostać tam na tą farmę, bo tam jest jakaś farma, czy coś w tym stylu. Przy okazji powinienem chyba chodzić po ludziach, po prostu pukać do każdego możliwego domu i wręczać im grzybki. Jakkolwiek dziwnie to brzmi. Siemano, pobudka. Pobudka, musimy porozmawiać o grzybach. Masakra, pewnie się wścieknie na mnie. No jesteś już stara, rozumiem. Proszę, grzybek. Tak jest, prezent. Widzisz, że jestem pomocny. Bardzo dobrze, Jezu, straszny jestem. Budzę ludzi, słuchajcie, i rozdaję im grzybem.
Masakra, czuję się jak jakiś dealer grzybkowy. Dobra, rozglądajmy się dalej. Nie wiadomo, co jeszcze ciekawego znajdziemy. No, z tobą to raczej nie pogadamy. Luralin Village. Nie pamiętam tego miejsca, a może kojarzę? To jest to takie nadmorskie, tak? Chyba tak. Dobra, natomiast no cóż, z tobą nie ma o czym tu pogadać więcej. Dobra, gdzie tu jakieś kolejne domki? Tu byliśmy, to prawda. Czy to jest nowy rodzaj? Nie, myślałem, że to jakiś nowy rodzaj pieska, ale nie tym razem. Not this time. Dobra, źle idę. Chcę iść tam na górę i bardzo dobrze. Chodźmy. Bardzo mi dziwnie się czuję z tym, że nie mam, wiecie, dostępnej mapy, więc trzeba będzie naprawdę w miarę szybko dostać się do tamtej wieżyczki, którą widzimy gdzieś w oddali. O, ty nie masz grzybowego... A nie, masz grzybowy strój, jejku. A już myślałem. What farm? Znaczy chyba idę do tej farmy, z tego co rozumiem. Tak mi się wydaje. Research Lab. O, to miejsce też warto byłoby odwiedzić. Pura and Robbie, no właśnie. Ich już spotkaliśmy w innym miejscu, natomiast no, kto wie, kto tutaj pracuje, może ktoś z nich tutaj jest. Byłoby spoko. Byłoby spoko. Zobaczymy. Natomiast póki co. Idziemy bardziej w tym kierunku. O, siemano. No i ty masz dla mnie jakąś sprawę. Tak, nowa twarz w okolicy. No. Tak, mam dla ciebie grzybka, słuchaj. To już trzeci. Trzeci, który został skuszony przez nas. Bardzo dobrze, fresh milk. No nie słyszałem o tym. O tym, że macie tutaj jakieś specjalne mleczko. Ale może dobrem. Kto to wie? Three acorns. Czy mam tyle? Jejku, chyba mam. Wychodzi na to, że już mam troszeczkę, słuchajcie, więc nie muszę kombinować. O, i dostałem mleko. Nie wiem, czy to mleko jest aż tak cenne. A, czy on za każdym razem będzie wymieniał te trzy. Okej, dobrze. Dobrze wiedzieć. Farmer's Pitchfork. No, zlokalizuj. Mamy fotę. Brawo. Brawo. A zobaczcie, co tutaj mamy. Tu coś naprawdę ciekawego mamy. Ohohoho. Troszkę bydła. Hatten okoł. Okej. Nie no, dobrze. Tutaj tak sobie trochę połażę, posprawdzam. O, a kozom chyba też nie robiłem fotek. A jednak robiłem. No dobra. Fajnie, że tu wszystko zobaczyłem. Jest piesek, a tutaj mamy jeszcze kogoś. O co chodzi? Coś wpadło tutaj? Jest zbyt głęboko. Chciałbym pomóc. Ale w jaki sposób? A dobra, najpierw dajmy grzybka, oczywiście. No tak. Tak. To jest pierwsza sprawa, ale druga sprawa jest taka, że... chcę pomóc. Dobra, chwileczkę, jeszcze raz. Tak, znalazła list, ale potem upuściła butelkę. No i gdzie ja mam tego szukać tak właściwie? Tam coś mamy? Co tam pływa w ogóle? To kaczki jakieś. Na to wygląda. Jakieś kaczuchy. Jakieś dziwne mgły tutaj strasznie są. Czy coś ciekawego tutaj, mówię, jeszcze możemy... możemy zaobserwować. A, tam jest ta butelka, rozumiem. Czyli muszę dostać się do tej buteleczki. Czemu nie mogę zrobić kaczce zdjęcia? Za daleko jest. No za daleko jest. Dobra, słuchajcie, ja to bym jakoś ściął. Czy ja tu nie mam... cholera, nie mam za bardzo z czym ścinać tego wszystkiego. Jakim cudem ja nie mam siekierki? How it is possible? Chcę się dostać do tej butelki. Jak to zrobić? Kiedy nie mam siekierki... Za to mam coś bardziej ciekawego niż siekiera. Dobra. No mógłbym spróbować oczywiście...
No właśnie, co ja mogę spróbować? Mogę różne rzeczy spróbować. Kurczę, daj to bliżej. Czemu tak strasznie daleko sobie to wziąłem? No co ty rozpaczasz? No weź ty się ogarnij, będzie dobrze. Zaraz to odzyskamy. Jestem o tym święcie przekonany. O, szczególnie, że mamy, widzicie. Dobra, jest prosto, to jest tylko jakieś jeziorko. Tutaj raczej nie powinno być z tym problemów. Dobra, mogę. O Jezu, ojej, czekajcie. Jezu, zabiłem kaczkę. Ej, to było straszne to, co zrobiłem. Ej, stój. To było bezsensowne, ale wydaje mi się, że przynajmniej stąd mogę... Mogę tą buteleczkę sięgnę? Uff, dobra. Udało się ją sięgnąć. Cud i niedowie... Ej, czy ja słyszałem koroka w ogóle? Ej, bo ta buteleczka się ześlizguje, wracaj mi tutaj. Ej, słyszę ewidentnie coś związanego z korokiem. Ale gdzie? Na drzewie? Ej, słyszę. Ej, wejdę na drzewo, bo ewidentnie coś tu słyszę. Nie wiem co, ale coś słyszę. Wchodź na drzewo. Ej, no... Gdzieś coś słyszałem. Może ja już mam jakieś zwidy. Ale w ogóle jakie potężne drzewo, co nie? Tylko, no fajnie, że ja tutaj dostałem się na... Dobra, fatalnie to zrobiłem, ogólnie powiem. Bardzo źle to zrobiłem, bo nie wiem, czy ja teraz jestem w stanie z tą butelką wrócić. W ogóle to jak... Tu słyszę. A, bo ja mam za tym. A, proszę cię bardzo. Mamy cię, koroczku. Warto było. No tylko, że... Ej... Buteleczka. Czekajcie, jakbym zrobił tak inteligentnie. Wszedł do wody najmocniej jak potrafię. Dobra, teraz dawaj, przepłyń szybko. Dobra, tylko z której strony teraz się znajdę? Chyba ze złej strony. Co nie zmienia faktu, że powinienem tą butelkę móc donieść. Tak, bo to było gdzieś tam do przeniesienia. Dobra, damy radę, słuchajcie. Może i trochę sobie jak zwykle po swojemu przekombinowałem. Trochę zepsułem. Bardzo szkoda mi tej kaczki, która po prostu zginęła w straszny sposób. Będąc przejechaną przez moją tratwę. Ale cóż, tak w życiu bywa również. Natomiast patrzcie. Ojej, nie bójcie się. Nie rozpaczaj. Zobacz, co ja tu mam. Coś dla ciebie. I co teraz? Jak jesteś zapracowana? Zobacz, co ja mam. No właśnie. No jak to zdobyłem? A, już się nie pytaj. Tak, wyłowiłem ją. Dokładnie. Zobaczmy, co jest w tym liście. No, widać, że jest pismo dziadka. To może zadziałać. I bardzo dobrze. A. Dobra, potem mam ją jeszcze odwiedzić. Postaram się jak najbardziej. Natomiast moi drodzy, fajnie, że udało nam się to zadanie zrobić. Jeszcze tutaj w tym miasteczku jest wiele rzeczy do zrobienia. Natomiast na tym będziemy się skupiać, ale to oczywiście już w kolejnych materiałach. Jeżeli dzisiejszy wam się podobał, to pamiętajcie oczywiście koniecznie, żeby zostawić lajka, pamiętajcie o subskrypcji. Natomiast my widzimy się wkrótce. Do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!